Ale chcemy dokończyć, bo temat się fajnie zaczął i jest on w ogóle taką temat północnej Kanady, a szczególnie prowincji Nunawut, jest taką ciekawostką, chociażby z mojej perspektywy, że po pierwsze, ja jestem takim wielkim miłośnikiem geografii, zawsze od dziecka jeździłem palcem po mapie, więc świat znam. Nigdy nie miałem z tym problemu, ale kwestia Nunawut jakby wybuchła teraz i jedyne, co sobie przypominam z przeszłości, to że Kanada faktycznie na północy miała terytorium, w którym mieszkali nieliczni, że tak powiem, autochtoni tubylcy, a Kanada miała z nimi problem, bo oni się rozpijali i trzeba było im dzieci odbierać. Takie rzeczy to są takie przebłyski z pamięci, że coś pamiętam z przeszłości. Teraz, jak zagłębiłem się na nowo w temat, to okazuje się, że Nunawut został wyciągnięty jak królik z kapelusza. I teraz pytanie, czy on zawsze tam był, tylko był odizolowany od świata, w sensie takim, jak go teraz pokazują, czy to przylazła na przykład ta cała cywilizacja teraz, nie? Bo jak się ogląda materiały na temat tamtego terytorium, które stało się, powiedzmy, modne u części takich niszowych podróżników YouTube'owych i nie tylko, no to się okazuje, że tam jest ostro zasiedlane przez przybyszy z innych krajów, z samej Kanady terytorialnej, czyli ludzi białych generalnie, no nie tylko. Czyli I jest wybierani. to zorganizowane działanie, tak? To Tak, i ewidentnie zorganizowane widać. jest działanie, i generalnie tam powstają szkoły, powstają budynki, są budowane nowe miejscowe dla tych przyjezdnych. No i jakie ty masz wrażenie? Bo ja mam takie wrażenie, jakby to było terytorium coś na zasadzie tych obszarów na Syberii, gdzie są zamknięte miasta, do których nikt nie ma wjazdu przez jakiś czas, a potem nagle się je otwiera i pokazuje publiczności, nie? To coś na zasadzie naszego Bornego Sulinowa, nie? Było sobie miasto rosyjskie w środku Polski, znaczy właśnie na Pomorzu. Nikt prawie nie wiedział, że ono tam istnieje i nagle się pokazali, a tutaj Rosjanie mieszkali, całe miasto było. Dokładnie takie odczucie mam, jeśli chodzi o Nunawut. Powiem więcej, nie tylko odczucie, ale czyste fakty historyczne i czyste informacje takie z tak zwanego mainstreamu świadczą o dokładnie takim przebiegu wydarzeń. Natomiast im więcej interesuję się tym tematem, tym bardziej wygląda to jak proces kolonizacji i zasiedlania terytorium, z którego wypiera się ludność lokalną, która jest autochtonami, co bardzo wyraźnie widać w informacjach. Zwłaszcza, że wspomniałeś o tym, że jest nowa ludność napływowa, która to ludność napływowa działa, ja nadmieniłem, w sposób skoordynowany i powstają nowe szkoły, ale mało kto o tym wie, że te szkoły są i pozycjonują od razu ludność napływową i tak zwanych pracowników rządowych czy na kontraktach rządowych w pozycji kompletnie innej niż autochtonów. To znaczy, autochtoni mają problemy, niby są dla nich dedykowane szkoły, do tych nowo powstałych też dostęp mają, natomiast są już tam od razu mieszkańcami drugiej kategorii i obywatelami drugiej kategorii, co zresztą w samych rozmowach z mieszkańcami Nunawutu, zawsze No, zmieniam ostatnią ja też, sylabę, nie wiem wybaczcie dlaczego. to. No, też mam to samo. Natomiast ewidentnie z tych rozmów wynika, że ludność lokalna czuje się że jest traktowana jak mieszkańcy drugiej kategorii. I to odczucie nie jest przypadkowe, dlatego że część rzeczy, które wam przedstawimy za chwilę na temat tego obszaru, wzbudzają nie tylko nasze natychmiastowe, wyraźne skojarzenia, ale i generalną awersję i obrzydzenie w stosunku do ludności osiedlającej. I o ile oczywiście nie zakładamy i nie chcę i nie sugeruję tego, że każdy przybywający na ten obszar, który się tam teraz osiedli w ramach programów rządowych czy z udziałem i wsparciem rządu jest od razu z założenia zły i przyjeżdżał tam prowadzić opresję na lokalnych. Nie, to nie jest moja wykładnia i to nie jest moje zdanie. Natomiast same działania autorytarne władz państwowych Kanady są w stosunku do ludności rdzennej, są absolutnie naganne i wzbudzają słuszne skojarzenia nie tylko z kazusem tak zwanych Indian północnoamerykańskich, czyli rdzennej ludności Stanów Zjednoczonych, która wylądowała w czymś rodzaju Rezerwatów. rezerwatów, przy tym Podobnie rezerwat zabudowania, to jest nie? pieszczotliwa nazwa.
gdzie ludzi traktuje się dosłownie jak zwierzęta chronione. No i akurat w wypadku Nunawutu jest dość analogicznie, tylko ten rezerwat jest uznany za jedną gigantyczną prowincję z nową nazwą, która to nowe utworzenie i umowa, która miała niejako włączać to terytorium w skład Kanady, co jest bardzo istotne, bo tą umowę się obecnie przedstawia jako umowę zmieniającą status legalny i nazwę części terytoriów północnych. To jest nie do końca prawdą, bo jak się dowiaduje i wypytuje i czyta informacje ze strony Inuitów, czyli lokalnych mieszkańców, to się od razu dowiadujemy, że to był proces włączania tych terytoriów formalnie w obszar Kanady, co już daje nam pewne światełko w tunelu i informacje, że ta ludność zostaje ponownie objęta czy włączona w skład mieszkańców Kanady, powiedzmy objętych prawami obywatelskimi, tylko też tutaj specyficznie rozumianymi dla tego konkretnie obszaru, na specjalnych warunkach, które nie dotyczą żadnego innego obywatela w pozostałych częściach Kanady. I to powinno nasunąć wam już pewne przemyślenia i wątpliwości. No i wiesz co, też skojarzenia, w ogóle skojarzenia z taką okrutną kolonizacją miejscowej ludności, to też mój mózg odniósł to na antypody do Australii w kwestii aborygenów, ale nie tylko ich. Więc no, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tej kolonizacji, o której mówiłeś, i od tego wydaje mi się, że ten proces był przemyślany i prowadzony od wielu, wielu lat. Ponieważ tak jak ty mówiłeś o tym dostępności do edukacji, czyli kanadyjski rząd buduje nowe szkoły w tamtych miejscowościach, infrastrukturę potrzebną do przemieszczania się, infrastrukturę pracowniczą, ale okazuje się, że na miejscu sporym problemem jest miejscowa ludność uzależniona od narkotyków i alkoholu, która żyje w traumach, bo się okazuje, że rodzice i dziadkowie tych obecnych młodych ludzi, którzy wchodzą tam w życie, to już jest takie trochę dziedziczona patologia, która została wprowadzona, bo ci... Z przybyciem nowych osiedleńców, tak. Tak, tak. I to wygląda tak, że lata temu rodzice i dziadkowie tych obecnych zostali siłą zabierani na tak zwaną kontynentalną, znaczy daleko na południe Kanady, do szkół z internatem po to, żeby ich cywilizować i edukować. Czyli takie wpajanie tej anglosaskiej kultury w kulturę ludów, które są kompletnie odmienne, łącznie z tym, że mają odmiennych kilka języków. I te języki mają odmienne alfabety. To w ogóle, wiesz o co chodzi. To jest jakby inny świat, który został stworzony. Przy czym te szkoły z internatami były prowadzone prawie jak zakłady karne dla dzieci. Ja dodam więcej, że mieliśmy tutaj przejawy takiego klasycznego anglosaskiego kolonializmu i to tego neokolonializmu w najgorszej, najbardziej brutalnej formie, czyli kazus tego, co się działo, a co jest mało znane w Azji w XVIII, XIX i początku XX wieku, gdzie mieszkańcy, inni ludzie, z którymi mieli styczność kolonizatorzy, byli traktowani jako dosłownie podludzie albo mniej rozwinięte rasy ludzkie. I ta mentalność jest widoczna tutaj ewidentnie właśnie w historii Nunawutu. Co więcej, i to mnie najbardziej w sumie zmroziło i przeraziło, to, że mechanizmy i sposób traktowania wskazuje na to, że ludność lokalna, ta rdzenna, była traktowana jak, przepraszam za określenie, ale kompletnie zacofana, niedorozwinięta ludność plemienna na poziomie porównawczym, że byli postrzegani i traktowani jak zderzenie cywilizacji XX, powiedzmy, wieku z wioską plemienną pośrodku gdzieś dżungli, nie wiadomo gdzie, gdzie jest etap kamienia i kijka. I dokładnie z takim podejściem spotykały się dzieci wywożone na przymusową reedukację wiele setek, jeśli nie tysięcy kilometrów od swoich domów, w wieku dziecięcym, tak wczesnym, jak 3-5 latek, gdzie te dzieci po wywiezieniu, po powrocie na pierwszą, nie powrót taki całkowity, ale wizytę w swoim domu po kilku latach internatu, nie poznawały swoich rodziców. Czyli klasyczne wysiedlenie i wynarodowienie.
Tak, wynarodowienie pod tym względem, że dzisiejsi dorośli, którzy wspominają to, te wywiezienia, ci Inuici, którzy przeżyli, bo okazuje się, że współczynnik osób, które nie przeżyło, tych dzieci nie przeżyło tych internatów z różnych powodów. Wskaźnik samobójstw u tych, którzy przeżyli i wrócili, bardzo wysoki. Chyba jeden z największych na świecie wskaźnik samobójstw w ogóle w tamtym regionie jest. I to, że tym dzieciom po pierwsze byli oderwani od rodziców, byli zabierani w obcą zupełnie kulturę, nieznaną im, byli karani bardzo ostro za to, że mówią we własnym języku, nie wolno im było mówić we własnym języku, tak? Czyli wyrywanie korzeni i indoktrynacja. Co wam to przypomina, nie? Teraz to, co ty mówisz o tej edukacji i o tym. Słuchajcie, to, co oglądałem czy czytałem w ostatnich dniach czy tam tygodniach o Nunawut, to rzuciła mi się jeden kontrast taki, sprzeczność duża w oczy. Znaczy to nie jest sprzeczność, to pozornie jest sprzeczność, bo to jest celowe działanie moim zdaniem tej kolonializacji anglosaskiej. A mianowicie to, że młodzi, czy tam w ogóle ludzie w tych miasteczkach i miejscowościach, młodzi Inuici, czyli lokalni mieszkańcy, mają wśród nich jest bardzo wysoki poziom bezrobocia, nie potrafią znaleźć konkretnej, stałej pracy. Natomiast przyjezdni, którzy przyjeżdżają tam pracować sezonowo dla różnych firm, po pierwsze zarabiają bardzo dobre pieniądze, bo się okazuje, że wypłata za sam fakt, że pracujesz w takim miejscu, jest trzykrotnie, czterokrotnie wyższa niż w Kanadzie. To są tysiące dolarów więcej. A na miejscu, a jeszcze ciekawa rzecz jest taka, i to jest wyniszczające, to jest kolejny element wyniszczania tej lokalnej ludności już tam na miejscu, nie? Alkohol, narkotyki, brak pracy, brak perspektyw, depresja, samobójstwa, wysokie ceny żywności. Okazuje się, że niby to jest Kanada, ale tam wszystko jest 3-4-krotnie droższe. Jak oglądałem jeden materiał, gdzie byli ludzie w sklepie i porównywali ceny i pokazywali, że bochenek najtańszego chleba kosztuje 8 dolarów. Sok pomarańczowy kosztuje 15 dolarów. To są ceny jak na lotnisku, słuchajcie. A to są zwykłe sklepy spożywcze. Tak, jedna osoba tam mówiła, że dla nich przy ich, bo oni oczywiście dostają od państwa kanadyjskiego ci bezrobotni jakieś zasiłki, ale ktoś tam mówił, że te 600 czy 800 dolarów, które oni otrzymują na całą rodzinę, to pozwala im tylko na to, żeby raz w miesiącu sobie mięso kupić, bo ceny mięsa są tak wysokie. Tak, i powiem tak, ja oprócz materiałów wideo z tamtego obszaru, których zaczyna się w turystycznych kanałach pojawiać sporo, i dziękuję wam za podrzucenie jednego z materiałów. Michael widział je wcześniej, ja się zapoznałem, nie wiedziałem, że tak turystyka nasza lokalna i alternatywna też już tam w niektóre miejsca dojeżdża. Dotarła, tak. Natomiast to, co chciałem wam powiedzieć z mojej perspektywy w tym aspekcie, to jest kwestia sztucznego zawyżania cen i gigantycznego konfliktu ekonomicznego budowanego w stosunku do mieszkańców. Mianowicie ludzie, którzy przyjeżdżają tam do pracy w ramach programów rządowych i tych okołokorporacyjnych, oni nie tylko przyjeżdżają już z dobrym wynagrodzeniem i z pracą, której tam nie ma w tym nowym systemie społecznym, to po drugie przyjeżdżają od razu ze zagwarantowanym miejscem do mieszkania, czyli czy to apartamentem, czy to z nawet oddzielnym domem. A teraz, żeby sobie uświadomić, ceny wynajmu w Nunawucie są, uwaga, wyższe niż w centrum Toronto. A oprócz tego, że one są wyższe stosunkowo, i tutaj ja zrobiłem taki większy research w tym temacie, to się okazuje, że samo postawienie takich domków podstawowych jest absurdalnie drogie. To są kwoty, które kompletnie się zmieniają. Pół miliona dolarów kosztuje taka zwykła chatkurna chata z pokojem i kuchnią. Co widzicie tutaj na zdjęciach, to te domy kosztują tyle, co gigantyczne, wielkie domy w właściwych Stanach czy w Kanadzie. I powiedzmy sobie uczciwie, większość z nich to są takie absolutnie podstawowe warunki. Tam wymiana okien i tego typu kwestii jest tak droga, że ludzie, widząc, że są problemy z nieszczelnością okna, wolą je na sztywno, na twardo zabić i na stałe zamknąć to okienko, dostęp jakiegokolwiek światła, i to jest pewnego rodzaju standardem. Ponadto ceny są ewidentnie sztucznie zawyżane. Wynika to z jeszcze jednej ciekawej dysproporcji zbudowanej, mianowicie takiej, że w wypadku Nunawutu wszyscy mieszkańcy są naturalnie podzieleni na tych,
którzy mają dostęp od razu do standardowego internetu i są w stanie sobie zorganizować dużo tańsze jedzenie, bo zamówią je dosłownie z Amazona czy z dowolnej innej strony, która gwarantuje dostawę, bo mają karty bankomatowe, z nimi przyjeżdżają, mają dostęp do internetu czy to z sieci, którą założyli w części tej kontynentalnej Kanady i tego typu rzeczy. Ważne, żeby to określić. Mieszkańcy Innuici na miejscu często jeszcze nie mają kont bankowych, a tym samym nie mają kart płatniczych, czyli oni fizycznie nie są w stanie kupić nic przez internet, nawet jeżeli mają do niego dostęp. Dość powiedzieć, to, że... To ich spycha w ogóle na trzeci, czwarty rząd kategorii obywateli i klientów, nie? Dokładnie. Więc są skazani na lokalne sklepy, które mają 10-krotnie wyższe ceny niż w Kanadzie. Zgadza się. I tutaj całe działanie widać ewidentnie, że jest od samego początku zamierzone i celowe w tym aspekcie, że widać, że dba się o to, żeby lokalna ludność przypadkiem za szybko nie weszła w posiadanie równych szans z przyjezdnymi. Czytaj, przyjezdni korzystają z sporej części naszej obecnej cywilizacji i jest im ułatwiane osiedlanie się tam, natomiast ludności lokalnej w nowych warunkach życie jest skrajnie utrudniane, przede wszystkim poprzez gigantyczną inflację, poprzez brak zatrudnienia jakiegokolwiek dla lokalnych, dlatego że jedyne stanowiska, które się tam otwierają, to stanowiska dla super wysoko wykształconych, co nie spełnia większość z tych mieszkańców tych oczekiwań. Ponadto, co jest jeszcze ciekawsze, sporo z rzeczy, które ci mieszkańcy muszą zrobić, związane jest, czy w ogóle takich codziennego życia typu bank czy telefonia komórkowa, to sporo z nich musi dosłownie przejechać dziesiątki tysięcy kilometrów albo setki kilometrów po to tylko, żeby móc cudzysłowiowo założyć sobie konto bankowe, a co za tym idzie, móc założyć sobie również telefon i dostać ten dostęp do internetu. W rezultacie czego oni dosłownie są skazani na tego przyjezdnego, który postawił im sklep i ewidentnie ich oszukuje na cenach. Dodajmy tylko bardzo ważną rzecz, to też kolejny element w moich opinii, w twojej pewnie też, że aby dostać się do którejkolwiek z miejscowości w Nunawut, jest jedyną drogą i najszybszą to są skorzystanie z samolotu. Lot samolotem. Innym razem okazuje się, że tamte linie pomiędzy Kanadą i innymi krajami a Nunawutem obsługuje tylko jedna linia lotnicza, która ma monopol na przeloty, i ceny biletów potrafią być tak wysokie, że tam ktoś nawet mówił, że w niektórych sezonach bilet kosztuje 7 tysięcy dolarów. To są niewyobrażalne pieniądze dla nas, ludzi pracujących, a co dla bezrobotnego Innuity, żeby jechać sobie założyć konto do Toronto na przykład. Żeby mógł poprawić swoją sytuację. Ale inna ciekawa sytuacja a propos lotnictwa jest to, dlatego uważam, że jest to celowe, że jedno z największych miast w Nunawucie jest miastem, w którym jest lotnisko, na którym bardzo często są bardzo często międzylądowania regularnych linii lotniczych latających między Europą a Stanami Zjednoczonymi lub Australią. Australią chyba nie, ale na pewno między Stanami Zjednoczonymi tak i Kanadą. Tak zwane międzykontynentalne loty, które tak przelatują najkrótszą trasą wokół świata. Tak, i spokojnie to lotnisko mogłoby być oknem na świat i ustanowić tam konkurencyjne linie lotnicze, tego się nie robi. Innuici są skazani na to, na co są skazani. Na kanadyjską linię, która tak naprawdę uniemożliwia im opuszczenie i załatwienie tych wszystkich formalności. Nie chcę was wciągać w historię o tym, że celowo nie stawia im się tam banków, bo podejrzewam, że wprowadzenie banków mogłoby mieć na nich jeszcze gorsze konsekwencje niż obecnie. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, w której zdecydowana większość społeczeństwa, jeśli jest uprawniona, to jest uprawniona nawet nie tyle do zasiłków, bo tu jeszcze trzeba rozróżnić kwestię. Oni nie tyle otrzymują zasiłek z racji zasiłku socjalnego, bo większość z nich nie klasyfikuje się do tego, żeby być zarejestrowana, czy nie została jeszcze zarejestrowana w kanadyjskim systemie obywatelskim. Więc oni nie otrzymują zasiłku. Oni otrzymują z racji zamieszkiwania przydział spłaty ziemi, którą przekazali państwu kanadyjskiemu na własność. To znaczy Kanada wypłaca Innuitom jako jednej wielkiej ludności. To jest bardzo ciekawe. Innuitom i wszystkim mieszkańcom, którzy pojawią się na tym terenie, więc również tym przyjezdnym, wypłaca stałą stawkę w zamian za grunt, który stał się własnością Kanady.
formalnie, poza byciem po prostu terytorium, które ona sobie niby w granice wliczała, ale tak naprawdę technicznie ta ziemia nie należała do nich. I większość z tych Inuitów kompletnie nie rozumiała pojęcia prawa własności, czyli prawa zrozumienia, czym jest ziemia, co to znaczy własność ziemska, zwłaszcza w prawie anglosaskim, tak zwanym prawie morskim. No i teraz to, co ich spotkało, to spotkało ich sprzedaż gruntu całej ojcowizny, wszystkiego, co posiadali, za wypłaty w transzach absurdalnie niskich pieniędzy, tak niskich, jak wspominałem na poprzedniej audycji, że sami rządowi negocjatorzy stwierdzili, że wiecie, rozumiecie, to też trochę przegięcie z tym, co zrobiliśmy. Dajmy tym ludziom o ileś tam procent więcej, bo jak to podzielimy na wszystkich, to i tak będą absurdalne pieniądze. I teraz wyobraźcie sobie, ja że tylko, to... Ja tylko dorzucę coś, przepraszam, że ci się wtrącę, zaraz dokończycie. Dorzucę jedną rzecz, żeby wam pokazać, jak bardzo inna jest to kultura i mentalność inuicka, to na przykład jeżeli odbywają się inuickie polowania na foki, na tam nie wiem, czy są renifery, ale na pewno na niedźwiedzie polarne, po prostu polowania, to kiedy inuici myśliwi przywożą to do miejscowości, z której pochodzą te swoje upolowane dary, to biorą dla siebie tyle, ile potrzebuje ich rodzina, a resztę rozdają innym za darmo. Czyli nie sprzedawają tego. Oni mają taką mentalność. To jest wspólne dobro. Kilku z nich podjęło wyzwanie i poszło to przywieźć i upolować. A reszta może z tego korzystać bezpłatnie. To jest mentalność Inuitów. Gdzie Anglosasi prawdopodobnie, no, jeżeli jadą na polowanie, to potem drogo takie skóry sprzedają, drogo sprzedają mięsko, prawda? To jest nasza mentalność, możemy powiedzieć, że nasza, nie? Przehandlować. Zgadza się. Znaczy, no dość powiedzieć, że jeżeli w sklepie mięso, porcja mięsa kosztuje 100 czy więcej dolarów, a oni dostają ich 600 i z tego mięsa mają wyżywić członków rodziny, a ich naturalną tendencją było posiadanie mnogich rodzin, więc jak normalnie, jak każda ludność zamieszkująca spore terytoria, rodzina składała się z rodziców plus kilku dzieci, a nie jednego dziecka, no to popieranie się o standardowe sklepy stało się dla nich dramatycznie trudne. Dość powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że ten odcinek tutaj Kanady, który jest tutaj pokazany, to jest odcinek, w którym są pojedyncze miasta cywilizowane i z nich jest najbliżej do tych części, w których można załatwiać sprawy administracyjne. Teraz wyobraźcie sobie, że z tych górnych części wysp większość miejsc dalej zamieszkanych i dalej objętych nowym systemem niejako prawnym i rozliczeniowym, tam nie ma miejsc, gdzie można by podjąć jakiekolwiek prace administracyjne w rozumieniu, gdzie można by załatwić sprawy urzędowe, z którymi my się na co dzień gryziemy, że trzeba załatwić, nie wiem, podatki, trzeba pójść wyrobić sobie nowy dowód osobisty czy coś w tym rodzaju. Dość powiedzieć, że ekstremum, które dotyczy Nunawutu, to jest fakt, że przez bardzo długi czas mieszkańcy nie mogli używać swoich normalnych nazwisk, swoich nazwisk rodowych, ze względu na to, że Kanadyjczycy w rozumieniu władze państwowe ich nie rozumieli i nie znali, nie chcieli się ich uczyć. Więc, i to jest najbardziej chyba bulwersującą sprawą w całym kontekście, więc postanowili nazywać mieszkańców lokalnych numerkami. I dosłownie zamiast imieniem i nazwiskiem określali tych ludzi numerem z angielskiego typu Steven 72. Lub po prostu samym numerkiem. Czy to wam nie przypomina pewnych sytuacji znanych u nas w Europie? Poziom kompletnego absurdu, jakim jest numerowanie ludzi, identyfikowanie ich po numerku? I teraz pytanie, jak patrzycie, tak jak staram się pokazywać trochę zdjęć, że tam niby mało co jest do zobaczenia. Tu nie jest mi ciężko znaleźć takie szczególnie dobre miejsca, ale w tym obszarze jest mnóstwo zielonych terenów, na których warunki są dużo lepsze niż każdy tego praktyką i tam jest gdzie mieszkać, po co mieszkać, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się znacząco klimatu, również ta sama dalej. I teraz wyobraźcie sobie zderzenie społeczności, która żyła na i przemieszczania się, była społecznością kompletnie opartą o migrację i o spotkania i współpracę, ze społecznością, która jest przywiązana do ziemi,
do jakichś konkretnych miejsc, rządzi ziemią, a nie dzieli ziemią i wszystko przelicza na pieniądze. No to teraz sobie wyobraźcie, że to zderzenie widać w momencie, kiedy lokalni polują i postanawiają się, tak jak wspominałeś, Michael, podzielić tym, co upolowali pomiędzy wszystkich znajomych, których spotkają lub chętnych, którzy się pojawią, w stosunku do ludności przybyłej, dla której to jest jakieś takie dziwne, anormalne, no bo przecież wszystko trzeba kupić w tym sklepiku albo sobie ściągnąć samolotami turystycznymi z kurierką, tak? Tak, tam zresztą na filmach, które widziałem, się tam chwalili tym, że oni, nie, ci przyjezdni oczywiście, którzy tam pracują, chwalili się, że oni nie kupują absolutnie w lokalnych sklepach, no chyba, że jakieś takie świeżynki, czasami coś, co prawda na już te typu, ale generalnie to sprowadzają wszystko kurierem z Amazona, który się okazuje, Amazon dowozi produkty w ciągu jednej doby. No tak, dlatego że najprawdopodobniej jest to obsługiwane przez największe firmy kurierskie, które mają ustaloną stałe miejsce lądowania i pewnie stałą bazę na danym lotnisku, do którego dowodzą i kursują non-stop w ramach jednego kursu. I to jest taka stała trasa lotnicza, najbardziej ekonomiczna, na którą codziennie ładuje się pełen samolot załadunku, który jest później rozwożony po mniejszej, bliższej i dalszej okolicy. No i jak wam się to może wydawać nienormalne czy jakieś nietypowe, to jest to zupełnie normalna, standardowa praktyka kurierska w dużych korporacjach. No i z tego względu realizacja przez Amazona takich dostaw z dnia na dzień jest absolutnie oczywiście możliwa. Tak, na zasadzie zamawiasz dzisiaj, masz jutro albo pojutrze. Tak, ale zobacz, kolejne kuriozum. Wydawałoby się z naszej perspektywy, że takie zadupie świata, gdzie trzeba lecieć kilka godzin, kilka tysięcy kilometrów, bilet kosztuje między 2000 najtańszy, a 7000 czy nawet 10000 dolarów dla osoby, dla pasażera, a kurierzy z Amazona dowożą i nie ma jakichś takich opłat, dolatuje wszystko w ciągu doby. Jakby było na miejscu, nie? No, bo to właśnie takie, powiem tak, od strony czysto praktycznej, od zaplecza, mogę zdradzić wam tyle kuchni, że zasadniczo koszty są naliczane dramatyczne na nagłe przesyłki tak zwane biznesowe, które muszą dotrzeć z dnia na dzień, które są niezwykle ważne do zrealizowania jakiegoś kontraktu. Natomiast wysyłki takie ogólne, powszechne, zwłaszcza w krajach anglosaskich głównej strefy, czyli Stany Zjednoczone, Kanada i Australia, są bezecnie tanie. W stosunku do naszych cen przesyłek w tych samych firmach, mam na myśli europejskich cen, czy nawet jeszcze tym bardziej polskich cen w firmach kurierskich, to jest w ogóle niebo i ziemia, kompletnie różne porównanie. No i oni mają, tak jak my mamy wyobrażenie, że przykładowo piekarz rozwozi bułki codziennie po zaprzyjaźnionych czy też związanych z nim finansowo w ramach kontraktów lokalnych sklepików i oddziałów swojej własnej piekarni. Tak dla dużych firm kurierskich są stałe punkty tras, do których jeżdżą regularnie osiowe, czyli tak zwane cyklicznie podróżujące po tej samej trasie transporty, czy to ciężarówek wielokołowych, czy to właśnie samolotów, które tak czy tak będą lecieć na tej trasie. Bez względu na to, ile jest na nią zapotrzebowania, to jest stały kurs, dlatego jego stały koszt jest obliczony. Im więcej towaru się właduje na samolot udźwigowo, tym lepiej. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie uczciwie, i tego pewnie większość osób, które nie interesują się lotnictwem, nie wie, podstawowym źródłem utrzymania każdego lotu nie jest klasa pasażerska, tylko transport, czyli logistyka towarowa. I samolot towarowy w pełni poświęcony na towar jest dużo łatwiej sfinansować i utrzymać, zwłaszcza takie dedykowane kurierskie. Natomiast loty osobowe są utrzymywane w największym stopniu przez te kilka miejsc w klasie biznesowej. Natomiast ta cała klasa ekonomiczna de facto leci zawsze na stracie. Czytaj, całkowity koszt ze wszystkich pasażerów na poziomie klasy ekonomicznej w danym samolocie jest mniejszy w większości kursów niż ten biznesowy, a ich łączna suma często nie pokrywa kwoty zarobku i finansów tego niewielkiego luku bagażowego przeznaczonego na transport materiałów, które lecą w samolotach pasażerskich.
bo te samoloty pasażerskie w naszym wyobrażeniu pasażerskie, one cały czas robią podstawową funkcję wożenia towarów. Ludzie są de facto dodatkiem do towaru, który leci w tym samolocie. Dlatego nigdy nie ma miejsca na wasze bagaże. I dlatego dodawanie bagażu jest też takie drogie, chociaż zależy od linii lotniczych. Natomiast tak z ciekawości, jak sobie porównacie ceny na przykład przelotu z Londynu do Sydney, to jest lot kilkunastogodzinny, to taki bilet potrafi być tańszy niż jest tańszy niż te przeloty na przykład z Montrealu czy tam z Ottawy czy do którejkolwiek z wybranych miejscowości na terenach Nunawut. Ogólnie samo skomunikowanie poszczególnych części tego obszaru jest absolutnie śmieszne w rozumieniu takim, że administracyjnie ono jest stanowi wyzwanie na pewno dla nawet tych cudzysłowych kolonizatorów, bo ja bym ich nawet wprost nazwał kolonizatorami w tym kontekście, że w porównaniu z naszymi powiedzmy wyobrażeniami, to nie jest tak, że po prostu część mieszkańców danego czy innej części Kanady czy Stanów Zjednoczonych postanowi się przeprowadzić. Nie. W wypadku Nunawutu wygląda to stricte jak stara, dawna kolonizacja jakichś dzikich rubieży, na których akurat się zdarzyło, że lokalnie mieszka jakaś sobie tam ludność, ale oni są takim tłem na wysiłki wielkie kolonizacyjne. Tak bardzo mówiąc wprost, wygląda to jak arktyczna wersja Dzikiego Zachodu. Czytaj, przyjeżdżają ludzie, którzy stawiają de facto miasto i elementy miasta pod siebie, infrastrukturę pod siebie, ignorując i lekceważąc i tak naprawdę marginalizując całą lokalną ludność. Taka jest realna perspektywa tego, jak wygląda obsługa Nunawutu. Więcej dodam, to co tutaj pokazuje słynną bazę Aller, do której był wielki szum w internecie, ja o niej wielokrotnie wspominałem, ona jest właśnie klasycznym przykładem tego, że takie miejsca, które teraz niby są turystycznie otwarte, to były bazy wojskowe, bazy rozpoznania, zresztą widać, które służyły i które były super tajnymi projektami, super tajne bazy dotyczące generalnie badania rubieży i to są te, które wyszły, czy zostało podjęto decyzję, że zostaną ujawnione. Natomiast, co jest bardzo istotne, to są terytoria, do których nowi kolonizatorzy dotarli najdalej i postanowili zmilitaryzować sobie te obszary, żeby rozwinąć kontrolę niejako, dosłownie porównując do gier typu Cywilizacja, czy w ogóle do procesu podbijania terytorium, to jest stawianie fortów na obszarach niezamieszkałych, żeby zaznaczyć, ten ta ziemia, ten ląd jest nasz. I dokładnie tak powstały bazy Alert, Camp Heath, Camp Northwest i tak dalej. No dość powiedzieć, że większość z nich nazywa się jak klasyczne bazy wojskowe i teraz krzywymi ruchami próbuje się zmieniać ich nazwy i nadawać im bardziej cywilny charakter. Teraz nazywa się sporo z nich tak zwanymi bazami badawczo-rozpoznawczymi północnego bieguna, albo inaczej bazami arktycznymi, naukowymi bazami, oczywiście wysoko zmilitaryzowanymi. I dość powiedzieć, że jak się spojrzy jeszcze na zdjęcia z lat 90. i uwaga, początku 2000, to większość z tych miejsc to były absolutnie chronione terytoria, na które nie wolno było podchodzić, dlatego że groziło ci potraktowanie, przyjęcie dawki ołowiu przeznaczonej dla wścibskich oczu. Czyli podobna sytuacja jak z północnymi rubieżami Syberii rosyjskiej i zamkniętych obszarów, których jest kilka, nie? Obszarów zamkniętych ekonomicznie też, bo chodzi o to, że tam mieszkają sobie ludzie, którzy pracują na przykład w kopalniach rud metali rzadkich i tak dalej, no ale też chodzi o to, żeby jakiś szpieg się nie zjawił. No dokładnie tak. Dość powiedzieć, że te terytoria były wtedy zajmowane, czy też przejmowane i lokowane te bazy, dlatego żeby przypadkiem inna strona, inna nacja, która zauważy, że ten teren jest za nie zagospodarowany, mogła sobie radośnie zobaczyć, że są już tam żołnierze z flagą danego kraju.
Stąd też to jest dość ciekawe, dlatego że my wspominamy niby o tym, że to jest część Kanady, ale cały czas w projekt niejako zajmowania i oswajania Nunawutu jest zaangażowany bezsprzecznie, bez przerwy w silnej kooperacji wojsko amerykańskie. Dość powiedzieć, że wszędzie są wspólne flagi, część baz, które tam są, są stricte amerykańskie i nie mają wiele wspólnego z samą Kanadą. Oczywiście to jest tłumaczone na zasadzie międzynarodowej współpracy między tymi dwoma państwami w kwestii obronności, natomiast nieoficjalnie i mniej wprost mówi się, że jest to po prostu przejaw tego, że te państwa stopniowo zmierzają do tego, żeby stać się jednym dużym państwem, co rozwiązałoby problemy finansowo-gospodarcze i etniczne obu tych narodów, to znaczy ten sztuczny podział między Kanadą a Ameryką, i władze obu krajów bardzo silnie zdążają i robią ruchy polityczne w celu połączenia się w jedno państwo obejmujące znaczną część kontynentu. Stary projekt obejmował jeszcze Meksyk, natomiast i dlatego tak bardzo duże zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sprawy indywidualne, prywatne Meksyku. Natomiast no powiedzmy sobie uczciwie, Meksyk jest cały czas tym trybikiem, który jest problematyczny, pomimo że paradoks polega na tym, że Meksyk jak najbardziej chciałby wejść do tego układu, ale Kanada z Ameryką mają bardzo zaawansowane wspólne projekty wskazujące na naturę ich przyszłych planów. Stąd też ten nowy obszar, bo podkreślmy sobie uczciwie, to jest nowy obszar w ich jurysdykcji, bo to trzeba uwzględnić. Nawet jeżeli część z tych terytoriów, a wiemy, geografia, mapy wyraźnie mówią, że nie wszystkie z tych terytoriów były znane i mapowane, to część z tych terytoriów jest de facto dopiero włączana, Nunawut jako całość jest dopiero wpisywany w nowe ramy administracji państwowej, no, państwa kanadyjskiego, tak? One to teoretycznie były tereny północne, tylko że one były kompletnie, o, może tak, one się nazywały tereny północne, był tam jakiś człowiek odpowiedzialny za nie w ministerstwie, ale poza tym, no to był obszar, powiedzmy sobie uczciwie, kompletnie wyjęty spod administracji i opieki państwowej tak na poważnie, w rozumieniu realnej sprawczości autorytarnej władzy państwowej, o tak to ujmijmy. I ta ciekawostka, że w sumie temat tego obszaru, mówimy o Nunawut, no to mówię, został wyciągnięty jak królik z kapelusza niedawno całkiem. Niedawno tak, całkiem pojawiły się na światowych mapach, czy to googlowych, czy w ogóle pojawiły się te obszary. Wycieczki komercyjne. Nagle się okazuje, że jest tyle ziemi, a tutaj tym, że ziemia jest przeludniona i nie ma miejsca dla ludzi. To ja wiem, że może trudne warunki, ale jednak coś tam można stworzyć. Poza tym przypuszczam, że skoro jest to Arktyka i są to takie ziemie daleko, że tam przypuszczam, my tego jeszcze nie wiemy, ale można przypuszczać, że jest tam bardzo dużo złóż, które można wydobywać. To już wiemy, że jest tam nadzwyczaj dużo złóż i główne cele i te główne oferty korporacyjne, które znajdują tam zatrudnienie, to są oczywiście firmy zajmujące się przygotowaniem do wydobycia, ewentualnie badaniami gruntów oraz wszelkiego rodzaju zasobów na miejscu. To co wiadomo, to że są tam gigantyczne złoża ropy, przede wszystkim metale ziem rzadkich oraz sporo surowców i metali, które są mało popularne na świecie. To jest pod względem terytorialnym jako zasobów jest to bardzo łakomy kąsek i stąd takie zaangażowanie wojskowe i wyznaczanie stref wpływów. Natomiast no, powiem uczciwie, że być może troszeczkę na wyrost, ale ewidentnie dalej jest ukrywana spora część tego terytorium. W rozumieniu takim, że my nadal nie wiemy, jak wielki jest Nunawut z tego względu, że cały czas są aktualizowane mapy. Dość powiedzieć, że od momentu, kiedy mieliśmy ostatnią audycję, część starszych map, które znalazłem w internecie, jest już niedostępnych w Google. Czytaj, jak próbowałem ponownie otworzyć te same okna, te same zakładki, te same mapy, to już większość z nich była albo niedostępna, albo strona wygasła, albo inna forma erroru związanego z tym, że dana mapka znikła i przestała się już pojawiać w tej formie, w której można by ją było udostępnić i wam pokazać, tak?
Pozostaje tylko się domyślać, jak ogromne są to obszary, skoro w jednym z materiałów, który ja, do którego miałem dostęp i oglądałem, tam rozmawiali z człowiekiem, z gościem, który pracował i mieszkał w tam jednym z główniejszych miast innuickich, które powiedzmy są daleko, ale nie aż tak. I pytali go, skąd pochodzi, a on mówi, że z miejscowości, która ma 120 mieszkańców i znajduje się na północ 3,5 tysiąca kilometrów. 3,5 tysiąca kilometrów na północ. I on mówi, że jego miejscowości nie ma na mapie, także nie, nawet nie warto szukać. Żebyście mieli pojęcie, jaka to jest odległość, to wyobraźcie sobie, że to jest dystans jak z centralnej Polski do Belgii 4 razy. No 3,5. To jest mniej więcej tego typu kwestia dystansu. No jeżeli spojrzymy na odległość przez całą Polskę, przez pół Polski, przez całe Niemcy do granic belgijskich czy do granic holenderskich, to musimy ten dystans pomnożyć sobie trzykrotnie albo 3,5 razy i dopiero będziemy mogli sobie wyobrazić, gdzie znajduje się wioska, z której pochodzi ten człowiek. No. I tam, w tamtym obszarze, te dystanse są zupełnie naturalne. A już nie wspominając o tych dystansach, gdzie część terytoriów są dostępne tylko lodołamaczami albo łódkami lokalnej ludności. No i generalnie w większości dojeżdża się tam jednak porą zimową przy użyciu sani albo skuterów śnieżnych, ale w zdecydowanej większości sani, gdzie się jedzie przez pustkę bardzo, bardzo długo, zanim się dotrze gdzieś. Gdzieś, no. I przepływa się zamarznięte zatoki, a nawet całe obszary morskie. Zgadza się. No i dość powiedzieć, że to, co my widzimy i co jest nam pokazywane, to jest pokazywana ta właśnie wersja i historia o patologii, biedzie i o tym, że człowiek, który tam przybył, to on teraz bardzo stara się im pomóc. Natomiast sami lokalni mówią otwarcie, że no... No, im się pod wieloma względami żyło dużo lepiej wcześniej. I lokalna ludność, tacy bardziej zorientowani w zachodnim świecie mieszkańcy, bardzo usilnie zorganizowali się i próbują walczyć z problemem tego, co się stało z ich ziemią i z tego, jak zostali, jak wykorzystano nie tyle naiwność, co kompletne niezrozumienie pojęć i terminów, którymi posługiwali się przyjezdni. No i efekt był taki, że właśnie dlatego podjęto akcję nagłaśniania i informowania nas o nowych terytoriach, ze względu na to, że trzeba było po prostu jakoś przykryć temat kontrowersyjny, mianowicie taki, że jakaś ludność gdzieś w terytorium Kanady zaczęła głośno protestować i mówić o tym, że została wyzyskana, oszukana, odebrano jej ojcowiznę i generalnie rzecz biorąc traktuje się ich jako obywateli drugiej, trzeciej albo czwartej kategorii. No i teraz wyobraźcie sobie, że z jednej strony mamy ludzi, którzy mieszkają właśnie w takich miasteczkach a la bazy arktyczne, plus versus ludzi i to coraz bardziej przekształcających się już takie zaawansowane, normalne miasta, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy mieszkają w namiotach i iglo, tak bardzo dosadnie mówiąc, i kompletnie nie rozumieli, co jest z czym grane. Oczywiście oni mieli swoje miasteczka, większe osady, normalnie budowane, tak jak w naszym wyobrażeniu, żebyście nie mieli znowu skrajnego wyobrażenia, że przedstawiam wam jakąś taką absolutnie niewyobrażalną sytuację i to nieprawda, tylko chcę was uświadomić, że zdecydowana większość ludzi, którzy zostali postawieni przed wyborem czy decyzją, co oni chcą zrobić ze sobą w kontekście tego, jak będzie wyglądać ich przyszłość i podpisania umów na sprzedaż całego gruntu, na którym żyli od stuleci, to są ludzie, którzy większość swojego życia spędzili jeżdżąc od jednego miejsca polowania na drugie miejsce polowania i przenosząc się nie tylko ze swoim domem i dobytkiem, ale z całymi swoimi wioskami. A teraz konteksty psychologiczne, bo wspomniałeś mi przed audycją, że masz parę kontekstów psychologicznych, które chciałbyś... Socjologicznych, ale ja już o nich opowiedziałem. Już o nich opowiedziałem. Okay. Chodziło o te dziedziczenie traum, chodzi o kwestię tej takiej dziedzicznej patologii.
Tak, tego typu rzeczy i jest to sposób na wyniszczenie jakiejkolwiek wybranej grupy właśnie w ten sposób, ekonomicznie i, no i psychopatycznie, bo nie powiem, że psychologicznie, psychopatycznie, wpuszczanie je w biedę, coraz większą biedę, bo to jest tak do domu sprawę, tak, przyjeżdżają tam ludzie już zamożni, pracownicy, specjaliści różnych wąskich dziedzin, którzy dostają jeszcze większe pieniądze, mogą kupować jeszcze taniej, natomiast lokalna biedota, która nie ma szans na pracę i edukację, przepraszam za to słowo, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, lokalni są wpuszczani w spiralę odwrotną, czyli jeszcze większej biedy, za wszystko muszą płacić więcej, mają mniej dochodu, mają ograniczone zasoby, wyklucza im się możliwość jakiegokolwiek rozwoju i jest takie strancanie. Edukacji, tak. Spycha się ich tak naprawdę w ten margines i cudzysłowowy stany okołopatologiczne, gdzie jedynym sposobem na zarobek jest kradzież, łamanie prawa, handel środkami odurzającymi, co samo w sobą napędza tendencje proprzestępcze. No dość powiedzieć, że najbardziej obiecującym zawodem dla młodych ludzi w tamtej okolicy jest bycie przemytnikiem alkoholu albo bimbrownikiem. Tak. Czyli przypominają nam się klimaty tak albo głęboka prohibicja, taka znana z filmów i żartobliwa, albo w większym kontekście wyobrażenie okresu, kiedy był zakaz handlu alkoholem na terenie Polski, gdzie każdy wiedział, że w parkach narodowych powstają księżycówki po krzakach, albo tak zwane krzakówki. I połowa widzów lub ich rodziców albo dziadków ma opowieści o tym, kto i w którym krzaku robił najlepsze trunki w okresie, kiedy nie wolno było tych trunków mieć. I kto z sąsiadów miał melinę, gdzie można było o każdej porze dnia i nocy zapukać 3 razy i dostać flaszkę. Dokładnie. Także rzeczywiście... Ja osobiście pozostawiam wam, no bo cóż tu więcej mówić, pozostawiam wam, jeżeli jesteście zainteresowani, samemu rozpoznać sobie temat i zastanowić się, skąd się nagle, na przykład na zdjęciach nawet, które pokazywałeś, było to widać, nagle wyskakuje nam kraina nieznana, niedawno włączona, a okazuje się, że tam na przykład są przeogromne składowiska zardzewiałych wraków samochodów. Jak one tam dotarły? Kiedy? Rozumiesz? To są takie rzeczy, które powiedzmy tu się wzajemnie coś wyklucza i logicznie oczywiście. To znaczy, coś się nie zgadza, zwłaszcza, że sami ludzie, jak się ich zapyta, to zaraz się dowiadujemy, że w sumie wiecie, my nie mieliśmy aut i tych aut kiedyś były tylko rządowe i firmowe i takie, jak ktoś przyjeżdżał autem, to prawdopodobnie był związany z władzami państwowymi, które przyjeżdżały tutaj zrobić jakieś rozeznania. Tak samo jak ten mit alkoholizmu wśród Inuitów był zbudowany na stricte potrzebę tego, żeby można było odbierać im przede wszystkim dzieciaki do tego procesu reedukacyjnego, który, uwaga, pewnie o nim słyszeliście, bo sprawa była głośna, zwłaszcza w okresie 2019 a 2021, słynne tematy zaangażowania brytyjskiego i królowej brytyjskiej w edukację i w śmierć dzieci w szkołach przykościelnych i innych szkołach z internatem. Oczywiście całe odium zostało zepchnięte na kościół, żeby jak najbardziej oddalić to od królowej. Natomiast tam było wprost mówione, że najwięcej zaangażowania to było korony brytyjskiej wraz z władzami Kanady. No i co było jeszcze ciekawsze, to właśnie w tych internatach te dzieci masowo ginęły i dzieci ginęły nie tylko w tych szkołach, które były kojarzone, czy też przede wszystkim nie w tych szkołach, które były kojarzone z kościołem jako takim, tylko w pierwszej kolejności ginęły w szkołach państwowych i związanych z koroną. I to było tak bulwersujące. Stąd też lokalni mają problem z przyjmowaniem jakąkolwiek ufnością w stosunku do obcych, bo tam dosłownie traktuje się tych, którzy przetrwali te szkoły, jako... Określa się ich mianem ocalony. Survivor. Czyli generalnie osoba, która przetrwała jakąś gigantyczną traumę albo kataklizm. No bo dla nich, z ich perspektywy, to autentycznie był kataklizm. O, dotarliśmy do końca internetu, patrz. Ojej, jak fajnie. No na końcu świata i koniec internetu. Ojej. Tak, coś ten deseń. Natomiast
To, co chcieliśmy wam przekazać, to sama gigantyczna ilość fałszu, który jest w tej chwili rozpuszczany i takiego naturalizowanego, w sensie wygładzanego i zmiękczanego wizerunku tej okolicy i perspektywy na nią, gdzie wiele sytuacji, które zostały nagle wybuchły wielkim skandalem, zostały już zupełnie inaczej ukierunkowane. No powiedzcie mi, ile z osób tutaj na czacie, które w zeszłym roku, czy te dwa lata temu usłyszały o tych kontrowersyjnych i strasznych ciałach odkopanych przy internatach, które zostały połączone z kościołem, wiedziała, że chodzi o dzieci właśnie innuickie, wiedziała, że chodzi o dzieci z tych konkretnie terytoriów i wiedziała o tym, jak wyglądał cały proceder i jak długo on trwał, bo on trwał ponad 70 lat, jak nie lepiej, a niektórzy mówią, że był jeszcze z wcześniejszego okresu historycznego, bo się tam podaje daty i nawet w 1800, czyli jeszcze powiedzmy przed XIX wiek, czyli przed I wojną światową. No i jak się nad tym zastanowimy, to te wszystkie tematy najważniejsze, czyli ta sprawa Inuitów i generalnie to, o kogo chodziło, to zaginęło pod kontrowersjami tych klasycznych baniek pompowanych, czytaj, stereotypowy ksiądz, wiadomo, dzieci, ta kombinacja gwarantuje nam, że już nikt nie będzie patrzył, które dzieci, o co chodzi, dlaczego tam, czemu Kanada, jakie było zaangażowanie państwa, czemu to państwo, a nie płaci odszkodowania, o co chodzi. O co chodzi? Większość w ogóle do tych informacji nie dotarła, tak? I to się wiąże z pytaniem Antonio. Zgadza się. Tak jak mówię, ja sam badam sprawę, w sensie jeżeli odnajduję jeszcze jakieś dodatkowe materiały, to je czytam lub oglądam, w zależności od ich formy. Ale ciągle w głowie mi kołacze, jak to jest możliwe, że cały tak przeogromny obszar był ukryty. Jeszcze inne pytanie, jakie mam, to jaki jest cel, że on teraz został odkryty, jest tak intensywnie eksplorowany przez zachodnich globtroterów, jest bardzo takim teraz modnym kierunkiem youtuberów podróżowych różnych. Tak, oswajać nas tą okolicą. Tak, tak, tak. Jako ciekawa, unikatowa destynacja turystyczna i miejsce, w którym warto być, a być może nawet zamieszkać, bo dla nas z zachodu to w sumie nie jest zła opcja. Gdzie youtuberzy nawet w najlepszej intencji, robiąc dobre materiały, pokazują wyraźnie to rozgraniczenie, że w sumie jakbyś był lokalnym, to trochę lipa, ale jak ci nie przeszkadza zimno, i jesteś specjalistą, to dostaniesz tu dobrą kasę, dostaniesz mieszkanie i ogólnie rzecz biorąc firma, która cię zatrudni, zadba o ciebie, krzywda ci się nie stanie, więc nie masz się czym przejmować kompletnie. Możesz myśleć o tym jako potencjalnej destynacji do swojego wyjazdu, a jak się wgłębisz i zainteresujesz, to się okazuje, że tam jest pięknie, tylko musisz się przyzwyczaić do misi polarnych, ale spokojnie jesteś w kraju, w którym możesz się wyposażyć w posiadanie własnej broni, tak? Mm-hmm. No i teraz jedną rzecz bym dodał, ciekawą, która przyszła mi w trakcie naszej rozmowy do głowy, że nie tak dawno, bo dajesz dobre pytanie, jak to wyszło, że taka tajemnica i czemu teraz? Czemu no teraz jest takie zainteresowanie? Przed opublikowaniem informacji, w ogóle przed wypromowaniem Nunawutu w taką ogólnie szeroko pojmowaną widownię, czy też naszą taką mainstreamową rzeczywistość, bardzo popularne były gry i wszystkie, i zauważyłem, że była to cała linia gier strategicznych polegających na rozwoju i klasycznej metodzie rozwoju baz i uwaga, uwaga, wszystkie te gry strategiczne polegały na osiedleniu, ulokowaniu małej bazy w terenie okołoarktycznym, w którym masz wysoką geotermię, jakieś tam bardzo dużo surowców i nie tylko, ale są warunki takie okołobiegunowe, które stopniowo robią się coraz cieplejsze, masz coraz więcej odsłoniętych zielonych gruntów, na które masz sprowadzić swoich techników, inżynierów, naukowców i rozwijać społeczność, która się oddali od reszty cywilizacji i rozwinie tam niejako nowe przyczółki. I to ważnym kluczem było to, że były dwie ścieżki rozwoju proponowane. Jedna ciężka industrializacja związana z niszczeniem terenu, urbanizacją i zanieczyszczeniami.
I druga metoda, taka ekologiczny, taki, nie wiem, czy to można nazwać ekopunkiem, polegająca na tym, że mieliśmy super naukowców i mózgowców i takich super inżynierów i generalnie korporacyjnych geniuszy, którzy przy użyciu technologii odnawialnych i nie tylko, bardzo mało efektywnych, ale w masowej ilości jednak wystarczających, zasiedlali te terytoria, przekształcali je pod siebie, żywili się algami i jedzeniem drukowanym z drukarek i nie tylko. I wyobraźcie sobie, że to dosłownie były hity, które były promowane bardzo wysoko w czołówce. Nie chcę tutaj robić kryptoreklamy, natomiast jak ktoś kojarzy gry, które mają na początku nazwy wyraz oznaczający rok, a potem datę, to o ten cykl gier między innymi chodzi, ale tego typu gier było sporo, które robiły de facto eksperyment taki na metody osiedlania i jakie by do przyjąć strategię osiedlania, zaczynając od wybrzeża. Od dosłownie przypływasz dużym okrętem kolonizacyjnym na zasadzie lodołamaczem. Ten lodołamacz wystawia pierwsze jednostki, które mogą budować małą osadę i możesz zastać lokalnych tam. No, powiem tak, no w tym kontekście naszej teraz rozmowy brzmi absurdalnie, ale jest, ta korelacja jest tak wyraźna, że aż trudna do przeoczenia. Mhm. Wiesz co, nie jestem gamerem, nie siedzę w świecie gier, więc tylko bazuję na tym, co opowiadasz, ale brzmi to, delikatnie mówiąc, interesująco, więc to interesująco to jest bardzo duży eufemizm. No też powiedzieć, wiesz, kto mnie tym zaraził? Przyszedł do mnie kumpel, ten mój przyjaciel, który jest naukowcem, właśnie takim klasycznym mózgowcem, i opowiada mi, słuchaj, jest taka strategia, wiem, ty się interesowałeś, ja też lubię, no to generalnie rzecz biorąc, ja sobie w to pykam, pokazał mi troszeczkę i mi zarzucił bakcyla, że przez parę dni sam się chciałem rozeznać, pobawić się, no, odprężyć trochę, zrelaksować od zajęć po pracy, więc wracałem po pracy i sobie budowałem taką osadę na północy świata gdzieś tam. I moja refleksja była dosłownie taka, że i kumpel mówił, zobacz, no, na dłuższą metę to ci naukowcy, co wcinają glony i algi, to oni są lepszą nacją. I tak się patrzyło, że faktycznie jest promowane, że ta industrialnie przemysłowa nacja ma lepsze początki, ale potem niszczy okolice i generalnie katastrofa. I każda... Zasadniczo miałeś scenariusze, które jednoznacznie wskazywały w to, żeby iść w utrzymywanie z innych regionów, sprowadzać i handlować z bardziej zniszczonymi regionami, które są właśnie wyeksploatowane przez przemysłowe cywilizacje, a samemu rozwijać taką nieniszczącą kultury i krajobrazu i roślinności, żyjącą w pokoju z przyrodą. I to było z jednej strony bardzo motywujące, zwłaszcza tak z perspektywy duchowego kontaktu z ziemią, ale z drugiej strony no wręcz uderzając, tak bijące po oczach, jak natrafiłem na historię o Nunawucie i jak zacząłem tak rozpatrywać te wątki, no to teraz skojarzenie jest wręcz troszeczkę powodujące dreszcze na plecach. I bardzo mi się kojarzy właśnie z tym, co napisał Antonio, czyli puste miasta, albo raczej nawet nie tyle puste miasta, co puste obszary i przesiedlanie, czy to właśnie pociągów sierot, no w tym wypadku mamy jeszcze dorosłych, natomiast no co w przyszłości, to się jeszcze może okazać. Tak? Co jest istotne, to te pociągi sierot z XIX wieku i początku XX wieku, to moi drodzy, to nie były sieroty. Poza oczywiście sierotami, o których mówi się bardzo dużo w naszym regionie, zwłaszcza Europy, zasiedlanie i Środkowa Ameryka, to akurat w wypadku Nunawutu to były dzieciaki, które miały rodziny, tylko zostały z tych rodzin zabrane. I to jest właśnie ten kazus Inuitów, o którym my dzisiaj rozmawiamy. Te tak. Pociągi sierot, to w tych pociągach nie zawsze były sieroty, tylko często dzieciaki zabrane rodzinom wbrew ich woli albo w ramach programów resocjalizacyjno-restrukturyzacyjnych. Tak jak dzieci za mężczyzny, nie? W przypadku naszej okupacji, tak. Gdzie tysiącami wywożono, odbierano polskim rodzinom na Zamojszczyźnie i na Lubelszczyźnie dzieci i te o właściwych rysach i urodzie i przeznaczano je do adopcji na terenie Niemiec. Do dzisiaj wiele tysięcy z tych osób prawdopodobnie nawet nie wie, że jeżeli jeszcze żyje, że ma pochodzenie polskie. No, ciekawostka, ale schemat ten sam działania.
Jakby na to Tak, nie tutaj ten schemat powtarzalny można przenieść na wiele płaszczyzn, natomiast no, na naszym gruncie no to jest on, powiedzmy, on może nie jest tak oczywisty, ale jak przyjrzycie sobie i spróbujecie podłożyć pod niektóre sytuacje i niektóre elementy, które opisaliśmy, inne miejsca na świecie, to zobaczycie dokładnie ten sam schemat. Historia bardzo dobrze i szeroko nam opisała, a z drugiej strony, który wbrew pozorom widzimy dzisiaj ponownie w tym samym wydaniu. Jak sobie poszukacie tych nagrań z Nunawutu i zobaczycie ceny, które są pokazane w Nunawucie, w porównaniu z cenami, które są w innych miejscach świata, które robią się coraz bardziej absurdalne w stosunku do dochodów lokalnej ludności, to zaczyna się zauważać pewien wręcz jątrzący schemat, zwłaszcza jak doda się fakt, że wszyscy byli bardzo dumni z faktu, że do niektórych krajów zaczęli napływać wszyscy masowo menadżerzy i dyrektorzy i piony firm i nie tylko zaczęły kupować mieszkania w pewnych miejscach, które stały się bardziej atrakcyjne, kiedy ubyło albo ludność lokalna się zaczęła przenosić. No dość powiedzieć, że wydaje mi się, że większość naszych widzów jest na tyle bystra, żeby zobaczyć tutaj wyraźne analogie. Zgadzam się. No i tyle znaczy nie wiem jak ty, ale ja mam nic więcej do powiedzenia, już nie mam, tak jak powiedziałem, zachęcam do samodzielnej eksploracji tematu, mając gdzieś z tyłu głowy tą refleksję, którą myślę zostawmy na kolejną audycję, mocno odniesioną do tego, co dzieje się na dzień dzisiejszy w Europie, nie tylko w Polsce. Zgadza się. I tylko to jest rozgrywane o wiele delikatniej, bo my jesteśmy bardziej świadomi i bliżej internetu. Weźmy pod uwagę, że Inuici byli przez dziesiątki lat trzymani w izolacji na tyle daleko, że dopiero teraz się dowiadujemy o ich istnieniu, nie? Dokładnie tak. Ja również już w sumie wyczerpałem dzisiaj swoją zdolność i chęć wypowiedzi w tym temacie. Zerkam tylko jeszcze po czacie, którego nie śledziłem, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś pytania. Od razu mówię, z sporej części wypowiedzi waszych z czatu nawet podświetlić nie mogę, zgodnie z standardami. Natomiast no, nie widzę tutaj zbyt wiele pytań. O, dobra, jest. Pytanie znowu, Antonio. Czy ten temat wypłynął w związku z przesuwającą się kopułą? Całkiem możliwe. Powiem uczciwie, że ja dokładnie takie mam przypuszczenie, że on wypłynął właśnie dlatego, że pamiętacie ostatnio... Pojawił na radarach, nie? Jak wspomnieliśmy o tym, że moim zdaniem nieprzypadkowe nazwy Brama do Oceanu i nowych miejsc, to ja powiem wprost, że ja to wiążę wyraźnie właśnie z pojawieniem się tematu i podnoszeniem tematu Nunawutu. No i jeszcze zerkam, czy mamy tu jeszcze jakieś pytanka. Mamy pytanka, na pewno mamy jakieś tutaj niesnaski. O, proszę się pojawiło się bardzo ciekawe przemyślenie Eliszki. Czy my też jesteśmy Inuitami? No to jest jedno z tych przemyśleń, z którymi was chcieliśmy zostawić kolejny raz po tej audycji. Kolejny raz o tym opowiedzieć, tak, bardziej o tym degradacji narodu polskiego i Polaków, znaczy Polaków, jako grupy etnicznej na przestrzeni nawet nie ostatnich kilku lat, tylko ostatnich kilkudziesięciu lat, jakby nawet nie policzyć kilkuset, bo myślę, że temat zaczął się grubo w czasach rozbiorów i z przerwami jest kontynuowany jako plan wyniszczenia polskiego narodu do dzisiaj. To tak w dużym takim zarysie, bym powiedział, tak bardzo generalizując. Ja to chętnie rozbiję na szczegóły i opowiem etapami, jak to wygląda na kolejnej audycji, na którą was serdecznie zapraszamy, która się odbędzie, myślę, mam nadzieję. Nie wiem, czy planujemy już dzisiaj, czy w przyszłym tygodniu?
Możemy zrobić czy w przyszłym tygodniu, czy jeżeli będziesz miał czas i możliwości, coś wspominałeś o weekendzie. Weekend, ja bardzo chętnie z tobą w niedzielę bym sobie zatańczył tutaj na nasz. Nie ma problemu. Nie ma problemu, możemy zatańczyć wokół ogniska tego w niedzielę albo przed twoim kominkiem, bez różnicy, tylko będziemy musieli dobrać, który temat ruszymy. Podejrzewam, że czekaj, Ley Lines chciałeś zrobić częściowo u mnie, to musimy sobie dogadać, jaki temat zaczniemy u ciebie rozważać. Idźmy za ciosem i dokończmy temat, bo to jest pochodna tematu Nunavut, więc idźmy za ciosem okay. I no to tak możemy zrobić. W odniesieniu analogii do tego, czy my jesteśmy Inuitami jako Polacy i nie tylko, i Europejczycy w ogóle, na pewnym takim pułapie, a potem sobie zrobimy Ley Lines, bo to jest też temat Grzeka, więc nie róbmy przerw, zróbmy za ciosem. Żebyś pozamykał zakładki. Zgadza się. Tu się pojawiło jeszcze jedno pytanie i przemyślenie Liszki dotyczące, że fajnie, że uzmysławiamy sobie takie fakty, ale czy ktoś ma pomysł, jak przerwać ten diabelski ciąg? Czy będziemy tylko opowiadać i opowiadać? Generalnie rzecz biorąc, zacząć trzeba, pierwsze co, to co my robimy, to staramy się też podnieść waszej uwadze niektóre mechanizmy, co też powinno budzić i niejako otwierać oczy takim słuchaczom, którzy zobaczą pewne analogie, bo trzeba zbierać informacje i je przekazywać. Nie zawsze każdy dotrze do każdej informacji. Przyznam uczciwie, że dla mnie najciekawszym wątkiem były oczywiście nowe, cudzysłowowo, kontynenty związane z Nunawutem. Natomiast to, co jest sama sytuacja ludności lokalnej, no, ma bardzo dużo odbić. I czy są jakieś rozwiązania? Tak, cała pula tych rozwiązań powolutku pojawia się w różnych miejscach i również w naszych głowach. I o części rozwiązań być może będziemy rozmawiać w tym najbliższym spotkaniu, a część rozwiązań podejrzewam, że wyjdzie w rozmowach prywatnych w trakcie zlotu. Takie mam podejrzenie. Tak. No, tak jak mówisz, przede wszystkim pierwszym etapem jest, droga Liszko i nie tylko ty, uświadamianie, bo tak jak na wczorajszej mojej audycji dotyczącej podmianki demograficznej, tak, dopiero po mojej audycji część widzów już o tym wiedziała, ale spora część widzów pisała do mnie i z takim, kurczę, Michael, zwróciłeś nam uwagę na coś, co w sumie nam umknęło uwadze, no, bo mówiłem o tym, ludzie, wyjdźcie na ulicę i rozejrzyjcie tak. Się wokół siebie, jak wielu macie śniadych sąsiadów. Od 10 lat rząd powtarza, że nie będzie przyjmował tej akurat określonej grupy, a oni są i jest ich już tyle, że w zasadzie jest ich wszędzie pełno. I to nie na zasadzie ośrodków dla uchodźców. Spójrzcie, jak wielu macie ludzi, nie chcę wymieniać nazwy, jak wielu macie śniadych kolegów w pracy, szczególnie w korporacjach. Ja mam koleżankę, która jest rekruterem w dosyć poważnej firmie i ona mi mówi, że w tej chwili jak robi rekrutację dla korporacji różnych na różne stanowiska, to ma bardzo wiele aplikacji ludzi, którzy pochodzą na przykład z Azerbejdżanu, z Gruzji, z Wietnamu i to są poważni specjaliści z Indii. Tak, i często są bardzo konkretne wytyczne, tak? Tak. Wbrew pozorom, nie wiem czy wiecie, to ta historia o tych tak zwanych dodatkowych punktach za pochodzenie nie tylko, to nie jest tylko mem internetowy. Co najlepiej mogły poczuć osoby, które w ostatnich miesiącach miały okazję zmieniać pracę na naszym lokalnym rynku pracy. To tam ten mem przestał być memem i przestał być śmieszny, kiedy się zobaczyło warunki i okoliczności, powiedzmy, migracji zawodowej oraz sama kwestia tego, jak są pisane ogłoszenia i w jakich językach. Dość powiedzieć, że w Polsce lokalny polski język się nie pojawia. Pojawia się zamiast tego oczekiwanie, że Polacy to po angielsku przeczytają sobie ogłoszenie i dostosują się do angielskiego ogłoszenia, natomiast już lokalny język inny to się pojawia i bezproblemowo. Ale który jest ten ze stepów akermańskich, bo ja używam... Na przykład. tak, dość powiedzieć, że na przykład ten. A nie mówiąc o tym, że też oferty, które są, firma zatrudnia, ale tylko i wyłącznie w jednym języku i tylko nowych pracowników, a już takich lokalnych mieszkańców, autochtonów, to też nie za bardzo. Bardzo analogiczna sytuacja, ale to już zostawmy sobie na rozwinięcie. Na rozwinięcie tematu, tak, bo tu nie ma co tak.
Chcę ostatnią rzecz tutaj się do pytania Symbiofinka. Symbio, powiedz mi tylko, czy chodzi ci o, w którym regionie o Mount Thor ci chodzi? Dlatego, że mój drogi, góra Thor jako taka, a dokładnie gór, które w ten sposób było nazywanych, na świecie jest kilka. I teraz jestem ciekaw, do której ty się konkretnie odnosisz. Czy chodzi ci o jedną z tych europejskich, a takie są co najmniej dwie, co najmniej podkreślam, bo w niektórych tradycjach mówi się, że więcej gór nosiło tą nazwę. Nie wiem, czy wiesz, ale taka góra z tą nazwą, dokładnie z nazwą odwołującą się do tego samego, w samej Japonii są trzy góry, które odpowiadają pojęciu Mount Thor. I teraz pytanie, czy ty się nie odnosisz do którejś na kontynencie amerykańskim? Bo jeżeli tak, no to tak czy tak musiałbym się bardziej zapoznać z tym tematem, żeby podjąć z tobą dyskusję. Ja to znam od samej kwestii tego rytualnego znaczenia tej góry. I to w wielu kulturach, nie zawsze pod nazwą Thor, ale bardzo mocno powiązaną właśnie z określeniem góra Thora, Mount Thor. I to chyba by było na tyle, a nie, przepraszam, ostatnie. A nie, okej, tego pytania nie będę podświetlał. Chris, nie umiałbym nawet odpowiedzieć na to, coś tam wytworzyłeś. No i okej, to wszystko. Wydaje mi się, że możemy zamknąć na dzisiaj, zgasić światło i przygasić ognisko na dzisiejszy wieczór. Ognisko na dzisiaj i liczyć na to, że spotkamy się z wami w niedzielę. Myślę, że to będzie pora popołudniowo-wieczorna, nie? 17-18, żeby też nie za późno, bo ludzie wstają do pracy w poniedziałek. Tak w ogóle jeszcze a propos, to nie jest... Musimy wcześniej zrobić audycję niedzielną, tak, rację. Tak, ale rządowa stacja radiowa chwali się od 3 dni, że Polska ma w tej chwili najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Ja w ogóle powiem tak też na koniec, taka rozgrywająca refleksja, bo ja zainstalowałem sobie Polskie Radio, czyli Polską Radio Jadrową Jedynkę i u mnie leci głównie zastawiłem ją, bo czekałem na to, że zacznie się audycja sezonowa Lato z Radiem, nie? Czyli od czerwca. Ale leci sobie cały dzień. Znaczy poza wiadomości, w których jest naprawdę mega dużo różnych takich propagandy, ale ciekawie się tego słucha. I oczywiście wkurzają mnie reklamy lekarstw. To jest niesamowite, jak wiele, wiesz, ja z perspektywy brytyjskiej patrzę, gdzie w ogóle nie ma reklam lekarstw, ani środków, żadnych suplementów nigdzie. A tam w tym Polskim Radiu jest ciągle. Ale do czego zmierzam? Tak sobie z moim chłopakiem siedzimy i taką refleksję ostatnio, ja mówię, chłopak siedzi i mówi, wiesz, ja co prawda całkiem niedawno w Polsce byłem, ale jak tak słucham tego radia, to mi się najlepiej spakował, sprzedał wszystko i wrócił do kraju, bo tam jest tak dobrze. Ale ja też słucham tego radia. Ale nie było słychać, że ja tam chodzę w tle, tak? Tak, tych reportaży, tych wypowiedzi premiera, tych wypowiedzi ekspertów. Ja mówię, ta Polska to jest naprawdę Eldorado. Naprawdę. Wracamy do tematu, dokończymy go w niedzielę. Proszę Państwa, po południu proszę spodziewać się zapowiedzi na moim kanale Jakubowski 76, bo tym razem moja kolejna organizacja audycji, a Mefkor dostanie linka, więc też umieścił siebie. Tak jak ja podchodzę do map, które są pokazywane w internecie, nie tylko zobaczcie, jak tutaj na przykład to jest jeden zbity kontynent, a w innych miejscach różne pływające wyspy. Ogólnie to chciałem wam tak optymistycznym akcentem wspomnieć, jak szukacie, nie wiem, Atlantyd, Lemurii i tym podobnych rzeczy. To iście tam. Wschodni internet bardzo dużo w tym temacie mówi, natomiast no, przynajmniej jeden z tych bardzo antycznych kontynentów był wskazywany właśnie w tych regionach i wydaje mi się, że być może ta brama oceanu otwiera się w tą stronę i dlatego ale zwróciłeś uwagę na mentalnie szykowani. Dokończymy to później, ale to wam zostawię wam jako zagwozdkę taką. Zwróciłeś uwagę, o czym mówiliśmy, że na terenie Nunawatu, czyli jakbyś zatrzymał na chwilę, przewiń na dół to żółte z różowym, tam to zielone po prawym górnym rogu to jest Grenlandia, dobrze? Zgadza się. To jest Grenlandia. Na dole jest Kanada, Stany Zjednoczone. Do czego się przez przypadek przyznano, mówiąc o tym, że na terenie Nunawat znajduje się międzylądowawcza baza lotnicza samolotów lecących ze Stanów do Europy? Przyznano się do tego, że jest to najkrótsza droga z Europy do Stanów, a co to oznacza? Że prawdopodobnie będziemy mieli problem z określeniem tego, że jesteśmy globem. Skoro najkrótsza linia... No tak. O, piękne. Rozumiesz? Zakończenie na sam koniec. Zwróciłeś na to uwagę? Jeżeli najkrótszą linią z Londynu do Nowego Jorku leci nad Grenlandią i północną Kanadą... To sobie wyobraźcie, jak bardzo mapy mają dużo wspólnego z realnym światem. Proszę uprzejmie. Nie dziękujcie.
No to jak już tak radośnie zaczęliśmy, przepraszam, żartobliwie po polsku kisnąć na sam koniec w tych kontekstach. Wszyscy zrobili sobie już małe zapasy kiszonki dzięki temu, kapusty i ogórów. Zwłaszcza, że WHO powiedziało, że to trujące, to trzeba zrobić. Tak, kiszonka jest trująca, wszystkie inne substancje są. Ale zwróciłeś uwagę, że woda jest trująca, ale woda jest trująca, natomiast ostatnio mnie zastanawia, bo jak coś rządowego jest, to zawsze mnie zastanawia. Polskie Radio ma reklamy społeczne reklamujące, żeby pić dużo wody. I ja mówię, o co im kuwa chodzi? Ja natomiast znalazłem w końcu jakąś taką ładną, pasującą mi mapkę, która jest po prostu podglądową, ale dość ładnie pokazuje. O, tu jest ten port międzynarodowy lotniczy i to jest to miejsce, gdzie były nagrywane główne filmy z okolicy i które stanowi taką nieformalną stolicę obszaru Nunawutu. I to jest o tyle ciekawe, że pierwsze bazy administracyjne są z tej strony tu. Tutaj jest jedna, a ten cały obszar jest bez. To tak jakbyście chcieli tam załatwić, nie wiem, jakieś dokumenty, albo nie wiem, do przychodni pójść się wyleczyć. No to tak. Skierowanie do ortodonty czy coś takiego. No. Dokładnie. No to co, kochani, dobranoc. Żegnamy się z wami dzisiaj. Dziękujemy wam za poświęcony czas. Czekaj, bo tu się domagają, żeby nie dokończyliśmy z wodą. Dokończyliśmy, to znaczy ja tylko powiedziałem, że proszę państwa, zastanówmy się, o co chodzi, że rząd nam reklamuje co pół godziny, lecą reklamy społeczne w radiowej jedynce, że należy pić dużo wody, że woda jest dobra, że należy się nawadniać. Ja tylko podpowiem, co mi w głowie kołacze. Największa i największa. Tak, jest właścicielem wodopoju polskich w Warszawie, tak? Tu się proszę tylko sobie pomyśleć. Jakby połączycie to z faktem, że naród polski taki lekko otępiały chodzi, troszeczkę jak Rzymianie swojego czasu w getcie też, tacy otępiali byli, to możemy się tylko domyślać, że być może jakieś bromu płynie w tej wodzie albo coś, żeby nas uspokajać. No bo zwróć uwagę, że najbardziej narowiści to są ci z Polaków, którzy mieszkają za granicą. A ci w Polsce jacyś tacy spokojni za bardzo. Tak, strasznie tacy uspokojeni, potulni, jakoś niechętni. Natomiast to jest ciekawe, bo ten temat wody bardzo mocno zazębia się z tematem Nunawutu. W Nunawucie też im obiecywali, mówili, że woda będzie super i że woda jest zdatna do picia z kraniku tak bez gotowania. Tak. Nie wiem, widzisz, nie wiem, czy widzicie pewną analogię, które to picie wody tak nie do końca, bo okazuje się, że coś w tej wodzie pływa, często bakteryjnego i nie tylko, a oprócz tego jeszcze często jest domieszka z kiepsko działającymi ujęciami wody i oczyszczania, które się zrobiły kiepskie od momentu przybycia cywilizacji w tamte regiony, bo wcześniej tych problemów nie było z wodą, które są teraz. Także... Zacytujemy na koniec panią Balcerkową z Alternatywy 4 w sprawie gazu. Na starym mieszkaniu nie było problemów z ogrzewaniem, ale tu jest cywilizacja. No i bardzo to lubię. No i właśnie, na starym mieszkaniu nie było, w dawnych czasach nie było problemu z wodą, ale za to teraz jest cywilizacja.